Witam cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis. Ja nazywam się Piotr Zagurowski i prowadzę blog tatonawyspach.co. Słowo magis, natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej pełniej. Jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej, gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości. Do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też i inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji i muzyki. No bo przecież nic tak nie zaraża jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie. Magis. Debbie Milan. W wywiadzie dla Tima Ferisa powiedziała, że bycie zajętym to jest wybór. Mój rozmówca jakiś czas temu był również bardzo zajętym człowiekiem, aczkolwiek postanowił, że weźmie sprawy w swoje ręce i jeszcze studiując, zaczął pracować nad aplikacją, która pozwoliłaby mu na ogarnięcie wszystkich bieżących spraw, które z dnia na dzień nawarstwiały się coraz bardziej. Ponad dekadę później, a dokładnie 11 lat po tym, jak zaczął pracować nad tym projektem, jest szefem w swojej firmy, w której dziś zatrudnia kilkadziesiąt osób w modelu no-office, czyli nie posiadając własnego biura. Oprócz tego, prywatnie jest mężem, tatą, trzech córek, dla którego bardzo ważna jest rodzina i czas, jaki poświęca swoim bliskim. Mimo, że dziś ma wiele obowiązków, to znajduje czas na to, co najważniejsze. A wszystko właśnie dzięki aplikacji Nozbi, które jest autorem. Michał Śliwiński, bo właśnie z nim dziś rozmawiam, pomaga dzięki swojej aplikacji i swojemu zespołowi tysiącom ludzi na całym świecie organizować sobie zajęcia w taki sposób, aby ograniczyć stres i mieć czas na wszystko. W rozmowie Michał dzieli się troszkę kuluarami swojej pracy. Zastanawiamy się też wspólnie, jak wychować dzieci tak, aby poradziły sobie na rynku pracy za lat kilka lub kilkanaście. Michał daje też wiele konkretnych wskazówek, na co zwracać uwagę podczas rekrutacji do modelu no-office. Zapraszam Cię na rozmowę z Michałem. Tatą, przywódcą i człowiekiem, który pomaga innym i dzieli się swoim czasem i wiedzą w dziedzinie produktywności. Cześć Michale! Czy mógłbyś się przedstawić słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz? Cześć, nazywam się Michał Śliwiński, jestem założycielem aplikacji Nozbi, nozby, do zarządzania czasem i projektami. Czyli generalnie pomagam zapracowanym osobom i zespołom i, zespo i biznesom się zorganizować, ogarnąć chaos, czas, aby pracowały, pracowali efektywniej i lepiej. No właśnie, czyli tak, prowadzisz firmę, prowadzisz też podcast, piszesz o tym książki. A ostatnio też uprawiasz tratlon, czyli jesteś człowiekiem bardzo zajętym. Jak sobie radzisz z tym, żeby znajdować czas także dla rodziny, bo wiem, że to jest dla Ciebie też bardzo ważne. No tak, ja mam e, trzy dziewczyny. Trzy, w sensie. W, w domu mam cztery dziewczyny, bo mam trzy córeczki i no żonę. Tak. E, także w sumie cztery dziewczyny. E, więc w wieku 9, 5, 9, 6 i 2. I właśnie dzisiaj jak nagrywamy, to moja najmłodsza córeczka ma drugie urodziny. Także o, super, fajnie. Po nagraniu po nagraniu z tobą odcinka będzie już oblewanie, będzie tort i będą, będą świeczki, będzie wszystko, także będziemy oblewać. No więc rzeczywiście dużo tego. Ja generalnie staram się przede wszystkim... Uprawiać sport w, w godzinach jakby wydłużam godziny pracy tak, żeby w połowie godziny pracy albo przed pracą, albo e, uprawiać sport. Więc jeżeli nie uda mi się tego zrobić e, po pracy, no to już potem, już jestem z moimi córkami, więc potem już, już tego sportu nie uprawiam. Więc pilnuję, żeby, żeby to było w ramach jakby godzin pracy w pewnym sensie. To znaczy że zaczynam może wcześniej pracę, żeby potem w połowie dnia móc na chwilę wyjść pobiegać, albo przejechać na rowerze, albo zaczynam dzień od sportu. W zależności od pory roku i, i, i od, od, od temperatury i tak dalej. A oprócz tego po prostu staram się, żeby moja praca była jak bardziej właśnie efektywna, czyli żeby jak najmniej spraw mieć na głowie, ale żeby po prostu jak już siedzę i pracuję, to żeby to były dobre godziny pracy, żeby to nie był czas zmarnowany na klikaniu, przeglądaniu jakichś dziwnych rzeczy, co oczywiście jestem normalnym człowiekiem, więc też mi się zdarza, więc ja nie jestem jakimś ideałem, no ale właśnie świadomie staram się takie momenty eliminować i mam kilka takich sposobów na, na to, żeby sobie z tym poradzić, właśnie po to, żeby ten czas naprawdę w pracy spędzić na pracy, a po to, że, że jak już potem odbieram na przykład dziewczyny ze szkoły, to żeby już ten czas móc poświęcić moim dziewczynom. Super. Zainspirowałeś mnie ostatnio jednym ze swoich vlogów, mianowicie tym, że organizujesz sobie też czas, podczas, czas w ciągu dnia tak, żeby włączyć Rzeczy, które niekoniecznie są związane z pracą, ale na przykład bieganie czy pływanie, jak gdyby w rytm twojego dnia. Czy możesz powiedzieć, jak na to wpadłeś, I bo to jest fajna rzecz, to nie jest jak gdyby osobny, osobny temat, tylko wplatasz sobie to w dzień. W jaki sposób wpadłeś na to, żeby to zrobić? Znaczy właśnie jak wszystko w ogóle w produktywności rządzą czasem, wszystko jest ważne, ważna jest ta predecyzja, czyli decyzja podjęta wcześniej o czymś, nie? Dlatego, że niestety jako ludzie, jako ludzie uczuciowi często ulegamy emocjom podczas wykonywania jakiejś decyzji. Czyli na przykład pracuje mi się fajnie, powinienem teraz pójść no ale właściwie tutaj jeszcze muszę coś skończyć, jeszcze coś, to może pobiegnę za chwilę i potem to mija i, 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 i zbiegania nici, nie? Czyli właśnie kwestia jest, że bardzo chciałem, żeby, żeby ileś tam treningów w ciągu tygodnia zrealizować, właśnie żeby być w formie, bo te moje treningi to jest czysto amatorska sprawa, także to nie tak, że jakieś tam wyniki straszne czaskam, nie, chodzi o, o to, żeby po prostu być w formie. I między innymi zacząłem zastanawiać się, jak zrobić, żeby treningi były... Em, żeby decyzja o treningu była już wykonana, więc trening był częścią właśnie tej rutyny, tak jak mówisz. I na przykład, w, szczególnie w okresie zimowym, kiedy, kiedy chcę chodzić regularnie na basen, no to na przykład mam taki rytm w poniedziałki, że w poniedziałek zawożę moje córki do szkoły przed dziewiątą, po szkole, wracając ze szkoły, dokładnie mam basen, zatrzymuję się tam, idę na basen na godzinę i po dziesiątej wychodzę z basenu Jadę do mojego biura domowego, o 10.30 mam spotkanie więc, z moimi dyrektorami. Więc, jakby ten, ten cały poranek poniedziałkowy ma swój rytm, i, i nie ma dla mnie praktycznie opcji, żeby się z tego basenu wyługać dlatego że no, jest po drodze między jednym a drugim punktem. Ja jestem na niego spakowany i przygotowany, no więc naprawdę to musiałbym się bardzo postarać, żeby tego nie zrobić, a nie postarać, żeby to zrobić. I to jest, jakby, ten taki trik. Właśnie, czyli to jest już rytuał. Podobno najgorsze jest 20 kilka dni, pierwszych, gdzie wyrabiasz sobie, w sobie ten rytuał. Nawiązując do poprzedniego pytania, czasu dla rodziny, czy masz jakieś rytuały związkowe albo rodzinne, którymi mógłbyś się podzielić? No, szczególnie to, że ja jestem em, tą osobą, która zawozi przeważnie dzisiaj do szkoły i też je odbieram. I to jest mój, mój ulubiony zawsze czas y, w ciągu dnia, czasami stresujący, bo musimy zdążyć do szkoły, mhm. <laughs> ale. Tak ale jednak fajny, bo z moimi dziewczynami jestem nie? w samochodzie. I to jest krótki oczywiście czas, bo tam daleko do szkoły też nie mamy, ale to jest mój czas i, i rzadko go sobie odbieram, bo, bo po prostu to powoduje, że mam z nimi większy kontakt, że one często, często po szkole nagle opowiadają mi rzeczy, opowiadają mi jak tam dzień minął, albo przed szkołą mają nagle jakieś pytania, jakieś coś, wiesz, się obudziły i nagle coś, o czymś chcą porozmawiać. Więc bardzo, bardzo to lubię. Coś śmiesznie wygląda, bo często... Rodzice, inni, innych dzieci myślą, że ja jestem no, taką kurą domową, bo ja zawożę moje dzieci, odbieram je ze szkoły. Zawsze ja jestem w szkole, nie? Tak, tak. A, ale, ale, ale co z tego, właśnie to jest to, na czym mi zależy, bo chciałbym właśnie być tą osobą, która, która tam z nimi jest, nie? Także to, to na pewno jest dla mnie takie, takie bardzo, bardzo ważne, żeby uczestniczyć w tym życiu szkolnym moich, moich córek. No a po szkole staram się też wyłączać, nie? żeby rzeczywiście móc z nimi spędzić czas. Takim moim takim fajnym trikiem ostatnio jest, no przez to, że jak wiesz jestem fanem technologii i mam dużo różnych fajnych gadżetów, między innymi mam Apple Watcha i to powoduje, że jak wracam do, ze szkoły z dziewczynami, to odkładam telefon w kuchni, żeby się ładował. I jestem okay. z nimi. I w tym momencie nie kusi, mi, nie kusi mnie, żeby wyjąć z kieszeni telefon i coś sprawdzić w telefonie. Jedne co mam, to mam na ręce zegarek. Więc jeżeli coś ważnego miałoby się stać, jakaś ważna wiadomość, albo ktoś by do mnie nawet dzwonił, no to odbiorę na zegarku i zobaczę, czyli jestem w kontakcie jakby z ludźmi, tak. jeżeli trzeba. Ale nie ma pokusy, żeby coś palić na zegarku, bo tam nic nie sprawdzę, nie, więc, więc na to telefonie, tak, mi... tak. Mhm. tak, tak, więc wiesz, dzięki temu, że, że mam ten zegarek, ale nie mam przy sobie telefonu, no to tym bardziej ten czas spędzony z dziewczynami, no jestem bardziej z nimi niż właśnie gdzie indziej. Dobry, dobry pomysł, rzeczywiście, żeby zacząć na przykład, ładować telefon i po prostu go położyć, zostawić. Teraz jeżeli chodzi o gadżety, to podobnie jak, jak Ty, również ja jestem fanem gadżetów, lubię sobie coś instalować, sprawdzać, kupować itd. Z jednej strony, chciałbym tę pasję przekazać dzieciom. Ale z drugiej strony wiem, bo czytałem badania, że no nie należy raczej dzieci eksponować, na, zwłaszcza na telefony, bo one są tak skonstruowane, żeby spędzać jak najwięcej czasu. No tak o to chodzi w telefonach w współczesnych, smartfonach. Czy pozwalasz dzieciom na używanie telefonów i tabletów? Um, jeśli tak, to jaki masz trik na to, żeby ograniczać ten czas, który one spędzają na tych gadżetach? To znaczy od, od dawna moje dziewczyny mają iPady i korzystają z iPadów. Ale to, to używanie jest limitowane, to znaczy w ciągu tygodnia roku szkolnego w ogóle nie mogą z nich korzystać, chyba że do czegoś, co jest związane z lekcją konkretnie, czyli jakoś tam, na przykład, czasami moja córka musi gdzieś się zalogować, żeby coś tam zrobić dla szkoły, to wtedy może to zrobić na tablecie. Natomiast dopiero w weekend mają, mają tablety, i też to jest na razie ograniczone po prostu czasowo, czyli na przykład godzina na przykład na tablecie. I to dosyć dobrze działało, ale niestety wszystko się trochę wali, jak, jest, jak są wakacje, bo wakacje nagle one codziennie chcą na tablecie. I najgorsze jest to, że ostatnio obie odkryły Minecraft. I to jest Aha. straszne. Bo z jednej strony, wiesz, i to jest taka walka rodzica, bo z jednej strony Minecraft jest bardzo kreatywną grą, to znaczy tam rzeczywiście tak. budują sobie domy i one bardzo lubią mi to pokazywać. Wiesz, właśnie zbudowałam ten domek, zobacz tu i on tu ma to, i to, i to. I to jest super, to jest nawet czadowe. Ja bardzo, jak widzę tą kreatywność, że co one zbudowały, czego nie wymyśliły, no to jest niesamowite, jakby co za pomocą Minecraftu jakiś świat mogą sobie zbudować. No ale z drugiej strony to strasznie uzależnia. One chcą tylko na Minecrafcie, tak. tylko na tablecie. Więc ostatnio mamy dosyć taką dosyć. Dawno tego nie było, a teraz nagle mamy taką trochę. Jesteśmy trochę na, jakby na cenzurowanym z tabletami i ostatnio bardzo konkretnie, im, im ograniczam ten czas tabletowy, bo widzę, że ten Minecraft ich bardzo wciągnął i ten tablet ich bardzo, bardzo wciągnął i ym, na przykład teraz bardzo mnie cieszy, bo są za ścianą tutaj mojego biura domowego, gdzie mamy pokój od Lego, gdzie dziewczyny w tej chwili bawią się Lego i to jest piękne, że teraz właśnie bawią się Lego i, i, i nie proszą o tego tableta, nie proszą o tego Minecrafta. Ym, Także to jest taka, taka walka, bo ja uważam, że z jednej strony można, jakby powinno się bardzo pilnować te, 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 tego, żeby dzieci nie przesadzały z tą technologią, szczególnie żeby właśnie nie były uzależnione od technologii ale z drugiej strony ja widzę na przykład, jak moja najstarsza córka dziewięcioletnia, jakie ona niesamowite rzeczy tworzy za, jakby za pomocą tej technologii, więc y, ja uważam, że limitowanie czasu i, i pilnowanie, żeby tego, tego, żeby to było w pewnych ramach i żeby nie było tego tej, tej kompulsywnej, kompulsywnego używania technologii, no to jest okej. Okay. I na przykład moja dziewięcioletnia córka ciągle nie ma iPhone'a, nie ma smartfona w ogóle, w ogóle nie ma telefonu, mhm. bo on nie potrzebuje, bo ja ją zawożę do szkoły, ją odbieram ze szkoły, więc nie ma potrzeby, żeby miał telefon. I no, i to na razie mi działa. Nie? Tylko właśnie czasami mhm. są takie, właśnie jak rzeczy jak Minecraft, które po prostu trochę psują system, więc trzeba, trzeba się pilnować. Tak, tak, tak. I myślę, że tutaj jest tak jak zresztą ze wszystkim, że przykład z góry, prawda? Jeżeli sami pilnujemy tego, żeby nie używać telefonu, jeżeli mamy wspólny czas, no to. Myślę, że jest, jesteśmy w stanie tego też potem przypilnować. Jeżeli sami używamy telefonu, na przykład rozmawiając z dziećmi, no to to jest już taki dysonans, prawda? I tego się nie da wymóc, prawda? Ja robię, a ty nie masz robić, bo nie. Nie, no, to jest, to jest masakra. Dzieci bardzo łatwo wyłapują takie rzeczy nie? I, i łatwo się w tym momencie mogą zapunktować. Że rzeczywiście tato, na no, ty masz telefon i właśnie patrzysz, a ze mną niby rozmawiasz, nie, więc yy, yy, no, to, jest, to, jest, to, jest, to jest to jest bardzo trudne. Yy, dlatego trzeba bardzo tak mówisz, się pilnować, bo my, 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 daj my dajemy przykład. Nie? I, I to świadomie i, i nieświadomie. Nie? Tak, tak, oczywiście. Właśnie w tym kontekście mam takie pytanie powiedz mi, czy bycie liderem w swojej firmie? gdzie masz ludzi pod sobą, musisz zorganizować czas, musisz też starać się o to, żeby w jakiś sposób oni się rozwijali, czy bycie liderem w swojej firmie pomaga ci być lepszym tatą? I w drugą stronę, czy fakt, że masz nauczy no, córki, w jakiś sposób też starasz się o ich rozwój, pomaga ci być lepszym szefem w swojej firmie? No tak, na, na wielu płaszczyznach, nie? bo to, że mam córki i mam życie poza pracą, powoduje, że też chciałbym, żeby moi pracownicy mieli życie poza pracą. Nie? Żeby to było też tak, że, żeby, że, że. Bo wielu, ja jakby znam przykłady z życia moich znajomych czy, czy innych tam osób, gdzie po prostu ludzie tylko żyją pracą. Nie? I, I i ten I dają przykład właśnie negatywny. Na przykład, siedzą długo w robocie, no bo nie mają dokąd wrócić. Kiedy inni mają dokąd wrócić i chcieliby wrócić. U nas ta sytuacja jest w ogóle no inna, dlatego że pracujemy w modelu no-office, czyli nie ma u nas biura, każdy pracuje z domu. I tym bardziej, właśnie bycie tatą na dało mi tą wrażliwość na, na to, że też u mnie inne osoby mają rodziny. W zespole. Nie? I, i, I też, wiesz, ostatnio właśnie dowiedziałem się, że nowy prac jeden z pracowników będzie miał dziecko, i, i zaczęliśmy planować ten czas, właśnie kiedy go nie będzie, no bo będzie miał dziecko. Nie? I, i to, jest, to jest fajna sprawa. No druga sprawa to jest taka, że ja jestem osobą, która dużo gada. Dużo i szybko. I to powoduje, że mając dzieci, uczę się bardziej słuchać. Bo, bo ten, i, i, to, i to też powoduje, że w filmie mi się wydaje, że teraz słucham więcej i lepiej niż wcześniej, niż kiedykolwiek, dlatego, że no, łatwo mo mogę się odskęcić i zacząć po prostu dużo gadać. Nie? I, I to jest taki moja moja wada, w której, którym której, której muszę się pilnować. I myślę, że to, to mi pomaga. Nie? Pomaga, żeby właśnie bardziej słuchać, być bardziej wywyczulonym na, na potrzeby na potrzeby innych, nie? na potrzeby pracowników. Także, także to na pewno, więc tutaj te, te rzeczy bardzo mają duży wpływ jedno na, jedno na drugie nie? I, i, i w ogóle wiesz dla nas ten nasz model no office, tej pracy właśnie zdalnej, to jest taki właśnie model który mam nadzieję pomaga i mi i moim pracownikom szukać aktywnie najlepszego sposobu życia nie? miejsca życia, nie? że skoro nie musisz Przeprowadzać się do Warszawy, bo tam jest firma na przykład, to, a mogę mieszkać gdziekolwiek, no to wtedy zastanowię się, gdzie chcę mieszkać z rodziną, nie? żeby tam było nam na, na najfajniej. I ja to widzę u nas, nie? że dużo osób w momencie, kiedy zaczynamy mieć dzieci, zaczyna zastanawiać się, i, i, czy chcemy na pewno tu mieszkać, gdzie mieszkamy, czy chcemy mieszkać gdzie indziej. I to, że praca nie zmusza ich do bycia tam, gdzie oni są, to daje im tą elastyczność, że mogą podjąć decyzję, żeby zmienić miejsce zamieszkania, ustawić sobie życie tak, jak ich chcą. I, i myślę, że to jest fajne. Tak. To jest w ogóle fantastyczne i bardzo prorodzinne to, co robicie mm -hmm. ze mną Office. Bo z jednej strony oczywiście, że ludzie są, no, chcą się spotykać i rozmawiać, i wiem, że Wy to w ten sposób robicie, że macie swoje zloty bodajże co pół roku. Ale sama, do samej pracy no, często nie jest konieczne bycie. W jednym pokoju. Chciałem zapytać Cię, czy jest jakaś rzecz, której można się nauczyć, albo z drugiej strony, czy, czy będąc pracodawcą, na co zwracać uwagę przy rekrutacji do takiego sposobu pracy no office? Może niekoniecznie całkiem no office, ale takiego zdalnego, żeby pozwalać pracodawcy na pracę zdalną. Znaczy, wiesz, wbrew pozorom, to na co zwracamy uwagę, to jest coś, co ja uważam, że mimo wszystko każdy pracownik, powi pracodawca powinien zwracać uwagę. Czyli na przykład to, żeby osoba, którą zatrudnia, była dobrym komunikatorem, żeby dobrze się komunikowała i też właśnie komunikowała w sposób pisany dobrze. Bo u nas przez to, że się nie widzimy, nie możemy sobie po prostu pogadać często. Możemy oczywiście przez wideo, tak jak teraz my, przez Zooma czy przez audio, ale wiadomo, większość komunikacji jest pisana. Piszemy komentarze w nozbi do zadań na przykład, czy komentarze do jakichś tam dokumentów. No to kluczowe jest, żeby te komentarze były dobre, żeby to były komentarze merytoryczne, żeby wyczuwać w tych komentarzach kiedy przesadzamy i właśnie i mówimy coś tak, co mogło być zinterpretowane źle albo niefajnie, żeby to dobrze ubrać słowa, żeby to, żeby ta była interpretacja, którą, na której nam zależy, nie? I to, to, jest, to jest bardzo ważne. Dlatego na przykład na etapie, wczesnej etapie rekrutacji u nas w Nozbi jest tak, że jest dużo wymian maili najpierw z osobą, która chce się do nas dostać, żeby zobaczyć, czy ta osoba mailowo się tak komunikuje jak trzeba, czy, czy umie to przekazać, a nie, że po prostu no, właśnie pisze byle co, albo pisze w jakiś sposób rozlewny, albo jakiś taki nie do końca składny, bo to już nam dużo pokazuje o takiej osobie. Natomiast drugą, drugą sprawą to jest oczywiście yy, no, taka sama motywacja, nie? taką pycha, pchanie do przodu, nie? E, czyli y, 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 żeby cisnąć do przodu, żeby. żeby żeby chcieć, żeby się komuś chciało działać, chciało zmieniać świat, chciało właśnie, żeby nie trzeba było tej osoby kopać, mówiąc brzydko w tyłek, bo my na to nie mamy czasu i nie mamy na to energii. nie? A, a wiele osób, niestety w normalnych, w cudzysłowie biurach, polega na tym, że trzeba kogoś tam kopać, trzeba kogoś tam motywować. Nie? Ja, tak. ja jestem liderem tego zespołu i, i chcę motywować ludzi dobrym przykładem i, i, i wizją tego, co chcemy zrobić, ale mam nadzieję, że oni mi w, w ciągnięciu tej wizji i w, pomogą. Nie? E, e, w, albo tak. w pchaniu tego wózka, a nie, a nie, że ja po prostu pcham wózek, a wszyscy go, a, a wszyscy na nim się sobie siedzą. Nie, grzecznie. Tak, tak, więc tak. więc to, jest, to jest taki przykład, że um, próbujemy wyłapać takie osoby, które naprawdę się chce, które, które, mają, y, które, które lubią to, co robią, i y, 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 bo zawsze szukamy ekspertów w tej dziedzinie, w której, w której potrzebujemy i chcemy, żeby to były osoby, które naprawdę. Mają świat na tym punkcie, nie? I, mhm. i, I to jest u nas ważne. Na przykład, jak teraz ostatnio zatrudniliśmy osobę od, 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 a, do Androida, do rozwijania naszej aplikacji na Androidzie, no i tak. to jest osoba, która po prostu ma świer na punkcie Androida. Nie? jakby, to jest, jakby to, jest, to jest jego konik, to jest jego temat, nie? I, I to jest fajna osoba, bo taka osoba wiemy, że ona będzie starała się, żeby ta aplikacja była jak najlepsza, bo, 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 bo na całej platformie tej osobie zależy. Oczywiście, nie? tak, tak. A, tak. Więc, więc to są tego typu rzeczy, że trzeba, jakby zawsze trzeba, jakby szukamy osób, którym po prostu. Jak to ktoś nazwał, pozytywnie zakręconych. Rozumiem, rozumiem. Wracając do tematu mojego podcastu, czyli o rodzicielstwie, w jaki sposób my, rodzice, możemy pomóc naszym dzieciom być pracownikami jutra w cudzysłowie, czyli właśnie pracy zdalnej, pracy z technologiami, dobrego komunikowania itd., itd., bo wydaje mi się, że to, co wy robicie, wyprzedzacie trochę epokę, tak przynajmniej o 5 lat. <laughs> Dzięki. Przede wszystkim. To, to, to nie jest nic nowego. Ważne, żeby rozwijać w dziecku. Jak to się mówi po angielsku, to się mówi curiosity, mhm. czyli ciekawość. Nie? Żeby dziecko było ciekawe świata, żeby, żeby nie, nie mówić tego, a tym się w ogóle nie zajmuj, albo tego w tak. ogóle nie rób, no to bez tak. sensu. Nie, nie, nie. jeżeli coś, coś dziecko zainteresowało, no to razem z, z tą osobą, z dzieckiem eksplorować temat, zastanowić się, co można tu zrobić, jak to można zrobić. E, e, więc dlatego, dlatego między innymi wracamy do tej rozmowy o tabletach i tak dalej. Ja jestem przeciwnikiem jednoznacznego powiedzenia, tablet jest zły, dziecko mhm. na tablet będzie miało czas później. Nie, no tablet nie jest zły. Ale jeżeli będzie dziecko, dziecko się działo 10 godzin na tablecie, to wtedy będzie to źle. Tak, tak. Więc, więc, więc ja cieszę się, tak jak mówię z tym Minecraftem, cieszę się, że dziecko, moje dzieci tak, tak, tak z taką ciekawością odkrywają świat Minecrafta, denerwuje mnie, no. że tylko chcą no. tego to robić. Więc tak, to trzeba im dozować. I, i, i ja to widzę po, po wielu rzeczach. Po prostu, moja córka jest bardzo ciekawa, na przykład tableta. Więc um, kiedyś zauważyła przez przypadek, że ja tworzę prezentację na jakiś webinar, który robiliśmy. Okay. Ja Robiłem ją w kinocie, nie? Na, na iPadzie. Jak dobrze wiesz, ja jestem, wiesz, iPad only, ja na iPadzie tak, większość tak. pracy robię, więc właśnie przygotowałem prezentację w kinocie i ona się pyta, co to za program jest? No to ja mówię, to jest mm -hmm. Keynote do robienia prezentacji. A na jakich prezentacji? No wiesz, że ja chcę o tym opowiedzieć, potem są takie slajdy poka i pokazałem jej kawałek mojej prezentacji. Tak. Ona stwierdziła, e, super, to ja chcę zrobić coś do, do, do mnie do klasy, nie? Wow, I, super, i, no. i, I wiesz, i ona odpaliła kinota na swoim iPadzie e, i... Pokazałem jej kilka funkcji, kilka rzeczy, nie? Mm -hmm. No i mm -hmm. mówi, okej, okay, no to jak chcesz, to się pobaw. Godzinę później. Wróciła do mnie z super prezentacją, ze zdjęciami w tej prezentacji, wow, z, okay. z animacjami przejść między slajdami, których tak. w ogóle jej nie pokazywałem. Tak. Więc po prostu nagle, wiesz, zrobiła super prezentację w kinocie i to potem przedstawiła oczywiście do klasy, wysłała wysła, mi do klasy i potem w klasie tę prezentację pokazała. Nie? Więc tak. to tak. jest to, ciekawość. Nie? nie dziecko, co się interesujesz moim Kinoutem, to moja praca, tylko Dokładnie. dziecko. Zobacz, to jest kino, możesz coś zrobić, nie? I Dokładnie. zobacz, co co, co, co odkryjesz. Nie? Więc, więc to jest to, według mnie, co jest przyszłością. Bo... I też druga sprawa jest też taka, że, i to jest ta walka znowu nasza bycia rodzicem, że my chcemy, żeby dzieci się nas zawsze słuchały. I to mhm. jest okej, okay, mhm. że dzieci powinny się nas słuchać w krytycznych sytuacjach. Bądź grzeczny. Ale... <laughs> tak, ale, ale właśnie, nie? Ale, ale bez przesady, to znaczy dziecko powinno jednak mieć własne zdanie i powinno móc tak. mieć własne zdanie i powinno ci je powiedzieć w odpowiednich ramach oczywiście, nie? Ale właśnie, tak. żeby dziecko się nie bało powiedzieć z własnego zdania, nie? I to jest kolejna rzecz, którą, którą trzeba pilnować, żeby dziecko, z dzieckiem dyskutować, żeby spytać, się, a dlaczego tak myślisz? Ale czemu tak? Ale czemu się nie zgadzasz ze mną? Jakby, nie? I, a nie po prostu, żeby nauczyć dziecko, że bez, jakby bez, krytycznie mam Mówić to, ma robić to, co ty mu każesz. Mamy w firmie coś takiego fajnego jak Design Fights. To jest takie nasze spotkanie odnośnie projektowania aplikacji. Mm -hmm. Tam jest kilka osób, sześć osób jest w tym, w, tym, w, tym, w tym gronie, które spotyka się raz w tygodniu. Jutro we wtorek mamy spotkanie I, i, i wtedy dyskutujemy o konkretnych aspektach aplikacji. I to jest takie miejsce, gdzie każdy ma prawo powiedzieć, co chce. Nie? Gdzie ja jako, tak, tak. Jakby jako szef nie mam głównego zdania, w sensie wszyscy mamy zdanie, nie? I, tak. i, i otwarcie mówimy, to nam się podoba, to nam się nie podoba, bo to i tak dalej, i się kłócimy otwarcie. Właśnie, żeby uniknąć tej sytuacji, że no, skoro Michał tak powiedział, że tak ma być. Ale Michał nie wie wszystkiego. Michał jest taką samą osobą, jak każdy inny. On, on też odkrywa rzeczy, tak? To nie jest tak, tak że naprawdę. ja jako szef firmy, ja mam wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. No nie mam, no niestety. No, chciałbym mieć, ale właściwie nawet nie wiem, czy chciałbym mieć, bo właściwie fajne jest odkrywanie odpowiedzi. No tak. <laughs> nie? Więc i tak samo jest, i tak samo... Tak samo my jako rodzice nie mamy wszystkich odpowiedzi. Na dzieci też są różne. Ja mam trójkę dzieci, każda z nich jest inna. Nie? Tak, One wszystkie są tak, super, ale tak. każda z nich jest inna. I, I to powoduje, że z każdym dzieckiem trzeba bardzo indywidualnie do niego podchodzić i dawać właśnie szansę, żeby, żeby się wykazywało i żeby się z nami mogło pokłócić. Oczywiście w, w normalny sposób, tak? I tak, żeby, żeby tak. umiało dyskutować i nie bało się dyskutować i powiedzieć swojego zdania tak, tak, to bardzo rezonuje to, co mówisz z tym, co, z systemem wartości, które ja wyznaję, a także z tym, co robimy u siebie w firmie, bo u siebie w firmie z kolei robimy coś takiego, ja już nie pamiętam, jak to się nazywa po angielsku, chyba Red Team czyli taki, taki zespół, który ma torpedować twoje pomysły. Tak specjalnie jest to urządzone, że po prostu ty jako y, pomysłodawca, oczywiście jesteś, masz jakiś tam, y, jak się to mówi, emotional attachment do tego pomysłu, tak. więc to jest wszystko dobre, nie ma złych rzeczy, natomiast ten team tylko i wyłącznie ma torpedować i potem, co ciekawe, się wymieniamy. To jest z kolei sto, sto z Master zapożyczone, za więc y, z jednej strony jesteś jak gdyby propagatorem, a z drugiej strony próbujesz wymyśleć sam do swojego Projektu jakieś negatywne rzeczy, bo taka jest po prostu kolej rzeczy w tym ćwiczeniu. Więc uczenie tak, tych dzieci i pozwalanie im na taką naturalną wypowiedź jest bardzo ważne. Nie? Tak, no to, to, jest, to jest ciekawe jak często podczas takich spotkań, wiesz, ja wchodzę do takiego spotkania mając konkretne zdanie na konkretny temat i bronię go jak niepodległości, a pod koniec dokładnie. tego spotkania bronię na, jak niepodległości zdania dokładnie odwrotnego, nie? Dokładnie. E, Po prostu, bo nagle się, bo, bo zostałem przekonany i okazało się, że właśnie te, te osoby storpedowały i miały rację i nagle po prostu z dokładnie odwrotnie, nie? Więc e, to, jest, to, jest, to jest niesamowite jak, 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 to, jak to działa, ale dlatego do, 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 do to jest ważne, żeby mieć też tą otwartość. Na tak, wysłuchanie tak, kogoś tak. i otwartość na zmianę zdania, bo my jako dorośli szczególnie, według mnie za bardzo traktujemy zmianę zdania jako porażkę. Że, tak. że rozumiesz, jeżeli jakby, no nie mogę, wiesz, moje ego nie pozwala, żebym teraz, się po, żebym teraz wiesz, poddał się. W końcu, w końcu, jaki będą mieli do mnie stosunek ludzie, jeżeli ja chwilę jeszcze temu tego broniłem i teraz nagle mam, mam tego nie bronić, tak. nie? Tak. No ale właśnie, tak. będą mieli większy, jeżeli umiesz zmienić zdanie, bo jesteś sensownym człowiekiem, a nie upartym po prostu osłem, nie? Tak, <laughs> który tak, tylko tak, tak, uważa, tak. to to, to, co, to, co, to co jakby trzyma się własnego zdania. To jest, to jest właśnie. To chyba kiedyś Jeff Bezos mówił, że, że, że na tym polega przywództwo, że przywódca musi umieć zmienić zdanie. Nie? I, tak. i, i, I ten. I, i, I to jest jakby. No bo zmiana w ogóle zmiana jest, jest, jest częścią wszystkiego, co robimy, nie? A szczególnie to widzimy u naszych dzieci, które po prostu tak szybko Dokładnie. rosną i tak szybko się zmieniają. Jakby to jest, to, jest, to, jest, to jest kosmos, nie? Czasami właśnie ja mam takie wrażenie, nie? Jakby moja córka robi, zawsze robiła coś tak samo, i nagle zaczęła to robić inaczej. I się zastanawiam, co się stało, kto mi zepsuł córkę, nie? No właśnie. No właśnie. I, no właśnie. Nie? I, i tak po prostu jest. Nie? Więc to, to, to trzeba, trzeba być na to otwartym i umieć to jak, e, przyjąć. Te, ładnie, ładnie po angielsku jest takie słowo embrace, nie? żeby właśnie przyjąć tą zmianę. Nie? Objąć, tak, tak, dokładnie. No to jest tak, że nasze dzieci uczą się wiele, ale my z naszymi dziećmi, jesteśmy, jeżeli jesteśmy mądrymi rodzicami, uczymy się także wiele. prawda? To jest nieustanna szkoła życia. E, i właśnie pytanie odnośnie mojej szkoły życia. Ja prowadzę taką wirtualną szkołę życia i pytam każdego z moich rozmówców. Gdybym zakładał taką rzecz, wirtualną szkołę życia, wirtualny uniwersytet życia, jakiego przedmiotu byś, Michale, wykładał i co chciałbyś przekazać młodym ludziom? Znaczy, przede wszystkim yy, yy, może bym założył taki przedmiot... Yy kwestionowanie status quo, nie? O, czyli po prostu... Sz, czyli wiesz, szuka, szukanie jakby może... Szukanie dziury w całym. Jeżeli coś uznajemy, że tak jest zawsze, jak mogło być inaczej? Dlaczego tak zawsze musiało być? Bo to jest dla mnie częsta bolączka wiele osób, bo wiesz... I to, to jest taka walka też dla mnie, bo ja jako osoba od produktywności, ja, ja uważam, że powinno się wyrabiać sobie nawyki i jak coś już się wyrobiło, no to się powinno z tego korzystać. I to jest słuszne. Ale, ale też po to mamy przeglądy co jakiś czas, czy właśnie tak. jakby retrospekcje co jakiś czas, żeby zastanowić tak. się, czy to, czy ten nawyk, czy to wszystko, co żeśmy do tej pory robili, było ok, ale czy to nie należy teraz tego zreformować, zmienić, poprawić lub w ogóle się tego pozbyć. Mhm. Bo, bo znowu, mamy mało, tak, mało takich refleksji mamy tego typu. uważam, że skoro tak zawsze działało, to tak powinno zawsze działać. Nie? Dlatego ja bym zajął się właśnie zmianą status quo i, i znowu, i odwrócić ten bagaż emocjonalny, że skoro teraz ja to kwestionuję, to, to, nie, to nie znaczy, że to było złe. To znaczy, że to było dobre, spełniło swoją funkcję, ale pytanie, czy dalej to spełnia moją tą samą funkcję i czy to dalej jest tak. dobre. Nie? Tak. Bo do, często ludzie myślą, że jeżeli ja coś skreślam, to znaczy, że skreślam to teraz i w całej historii tego, skreślam, tego, tak. jakby, tego, tego, tego tak. czegoś. A tak nie jest. Nie? I to jest. Mm, ym... Jakoś dużo często mamy ten problem, że łapiemy, łapiemy coś, właśnie jakby nie doceniamy tego, co mamy, a potem to, jeżeli to zmieniamy, to znaczy, że nagle tym bardziej tego nie doceniamy. A, a, a tak to nie działa, nie? Także ja bym, ja bym zawsze właśnie chciał szukać wśród te, te uczestników mojego kursu rzeczy, które. Działają fajnie, ale pytanie, czy możemy to zupełnie zmienić, żeby działało inaczej? Albo czy możemy tego się pozbyć, a w ten za to wstawić coś innego, żeby działało inaczej? Bo, bo myślę, że to jest kluczowe. Tak, tak. To trochę mi się kojarzy z książkami. Niektóre książki rezonują z, z różnymi ludźmi. Na przykład, ja miałem taką książkę w swojej historii. Heroiczne przywództwo, gdzie przeczytałem ją i w ogóle po prostu ta książka siadła i wprowadziłem ją od razu w swoje życie, bo tym wszystkim ją kupowałem, wszystkim ją polecałem, ale z, taku, z książkami bywa tak, że one muszą też trafić w odpowiednim czasie, prawda? To tak jak mówisz, jest jakiś nawyk, jest jakaś rzecz, którą robimy w danym czasie, ona jest dobra, ale jest sztuką kwestionowanie tego, bo być może to już się jak gdyby, nie wiem, przejadło, już nie pomaga nam, a wręcz przeszkadza, prawda? Więc to chyba o to też chodzi. Tak, zdecydowanie. Mi się podobała kiedyś taka prezentacja Seta Godyna, jak on mówił, że coś jest broken, czyli coś jest zepsute. Nie? Tak. I, mhm. i, 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 I to było fajne, fajnie powiedziane, że z punktu widzenia... Mojego, coś może nie być zepsute, ale ty na to spojrzysz i powiesz, nie, nie, to jest zepsute, bo to powinno działać inaczej. Nie? Tak, tak. I, I już Twoje spojrzenie otwiera nam obu oczy. OK, popatrzmy wtedy na to i jest zupełnie inaczej. Dlaczego Ty uważasz, że to jest zepsute? Ja uważam, że to jest OK. Nie? I, tak. i, i, I to otwiera tą konwersację, nie? Żeby, żeby zobaczyć, czy może to powinniśmy zmienić, żeby i dla Ciebie, i dla mnie było nie zepsute. Nie? I w tym momencie okaże się, że to jest coś innego nagle, coś, co i dla nas tak, będzie działało. Tak, dokładnie. A czy nie uważasz, że koła trochę właśnie psuje wychowanie naszych dzieci. Wiem, że wkładam no kij w szprychy teraz. Nie chciałbym, żebyśmy byli jakimiś antysystemowcami, ale ja mam ostatnio takie przemyślenia, że takie długoletnia szkoła trochę nas wsadza w boksy, prawda? Tak, dlatego, dlatego ja, ja bardzo sobie cenię, moi dziewczyny chodzą do bardzo fajnej szkoły, ale oczywiście każda fajna szkoła też ma swojego lepsze momenty. I i, I bardzo sobie cenię i bardzo podkreślam zawsze, jeżeli szkoła robi coś fajnego, które właśnie kwestionuje status quo, które mhm. powoduje, że dzieci robią coś inaczej, coś wiesz, tak. coś, coś, coś po swojemu. Nie? I, ym, I każda taka inicjatywa, która tą szkoła robi, to ją bardzo cenię sobie. Ym, no bo i, i dlatego też tym bardziej, bo ja uważam, że ta szkoła jest potrzebna, i jest na nią miejsce, ale tym tak. bardziej wtedy ważne jest to, żebyśmy z dziećmi rozmawiali, co, to, co w tej szkoły robią, właśnie co mhm. dla niej, yy, co, co robią. Yy, yy, Powiem Ci przykład. Wracając do tego keynote'a i do tego prezentacji mojej córki. Ja sam się zopałem na takiej sytuacji. Jak ona tą prezentację zrobiła i ona mówi, że chce ją przedstawić w szkole. To ja, drodzy, pomyślałem, a to tak można? Nie? <grywa> no tak, no tak. A potem... Pomyślałem jeszcze raz i zastanawiałem się nad tym, co właśnie pomyślałem, mówię: No, chwila, no, jeżeli ona chce to przedstawić w szkole, to niech to przedstawi w szkole. Jakby, no, tak. jakby, nie, co w tym złego, że chce przedstawić prezentację w szkole, nie? ale takie wiesz, spojrzenie, czy to tak można. Nie? I, <todgłos> tak, i wtedy tak. sam się zapałem na tym takim złym, złym myśleniu, właśnie, takim niewłaściwym myśleniu. Dlatego ja sam wiesz, ja, i, i, ja w ogóle studiowałem dosyć nieco bo ja studiowałem zarządzanie i marketing i po dwóch latach studiów wyjechałem za granicę studiować dalej i mhm. i, i, i ten I, i potem wyjechałem jeszcze na, na stypendium, I, ale to wszystko co robiłem, to robiłem w ten sposób, że próbowałem sam to, to zdobyć, jakby próbowałem sam móc wiesz, wyjechać, żeby wyjechać do, 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 tak. do Niemiec, to musiałem to specjalnie zdobyć i, i ja pamiętam takie, takie, takie niesamowite zdziwienie, jak, jak udało mi się w, w załatwić sobie stypendium, do, do Hiszpanii na studia i siedzę sobie w kantynie z osobami z, 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 z wydziału obok. I te osoby studiowały turystykę. Mm -hmm. nie? I, 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 ja, I ja zapomnę tego, tego, tej sceny, jak właśnie siedzę z tymi dziewczynami, które studiują turystykę i jemy razem sobie w kantynie obiad. I ja, i ja tam, i, i moja kożanka i ja się chwalimy właśnie, że będziemy razem, jedziemy razem do, do tam, na studia, w kolejny, na kolejny semestr za granicę. A one dwie pytają się a mamy w ogóle na uczelni kogoś, co zajmuje się taką, takimi jakby wyjazdami. No tak. I ja pomyślałam sobie, dziewczyny, wy studujecie turystykę. Tak, turystykę. Dokładnie. I wy nie wiecie, że mamy kogoś, kto koordynuje wyjazdy z naszej uczelni? Jakby, tak, ile wy macie tak. lat? Jakby, jakby, gdzie w ogóle wy żyjecie? Rozumiesz? Dziewczyny studiują tak, tak. turystykę. Nie? One powinny wiedzieć pierwsze, że ktoś taki jest u nas na uczelni, nie? A, 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 nie, a nie, że one się pytają nas, nie? Więc to jest tego typu klimat, nie? Że ktoś może studiować turystykę i w ogóle nie, widzieć, jakby nie, nie robić tego, jakby, nie, nie interesować się tym, co, co studiuje nawet, nie? To, tak. jest to, to, to jest... To jest więc dlatego mi się wydaje, że nasza rola jako rodzica jest, jest pilnować, żebyśmy zadawali pytania, co robią w szkole dzieci. Mhm. I, 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 I my właśnie pielęgnowali tą ciekawość, no i potem pozwalali im robić w szkole nietuzinkowe rzeczy, i patrzyli, jak, jak tam na to reaguje szkoła, i też pilnować, żeby właśnie w szkole takie rzeczy, takie inicjatywy były dobrze postrzegane. Tak, dokładnie, dokładnie też wpływać na to, czego szkoła uczy, na tyle, na ile możemy, prawda? Albo w jaki sposób uczy? Mhm. Oczywiście. Znaczy, ja, 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 moje doświadczenie, bo ja właśnie w szkole jestem bardzo zaangażowany, znowu, y, dlatego, że pracuję z domu, to ja lubię takie rzeczy robić, więc ja jestem zaangażowany w szkole w razie rodziców, y, 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 jestem przedstawicielem klasy mojej najstarszej córki y, y, wśród rodziców, bo wtedy mam dostęp trochę bardziej do szkoły. I, tak, i, i, tak. i moim problemem właśnie jest to, że, że, że rodzice są mało zaangażowani w tym, co się dzieje w szkole, mm -hmm. że im jest mm -hmm. równo. Im jest okej, okay, dzieci wyszły do szkoły, cokolwiek, nie? I, 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 I to jest główny ból dla mnie, bo raz, że szkoła może nam jakby być jaka jest, lepsza, gorsza, no ale jeżeli rodzice właśnie w tą szkołę nie angażują, czy nie angażują się właśnie tak, mówisz, w to, co tam ta szkoła może nas uczyć, w to, co ta szkoła może nam dać, no to w tym momencie rodzice nie, 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 nie wywierają tego wpływu na szkołę. A jeżeli rodzice nie wywierają tak. wpływu na szkołę, no to tak. szkoła robi to, co ma robić i do widzenia. Nie? Tak, więc, tak. więc dla mnie to jest taką bolączką, będąc tam jakby działając z ramienia rodziców, widzę, że wiesz, jak coś tam próbuję, jakąś inicjatywę zrobić, no to rodzice stwierdzają, a no, no to rób tam cokolwiek, nie? Tak a, tak. a to tak nie powinno być. Oni powinni chcieć być też bardziej zaangażowani, tak, tak. wziąć odpowiedzialność, prawda? Łatwo jest narzekać, tak. ale z drugiej strony zwalać całą winę na szkołę, gdzie tak naprawdę to, to, to my również współtworzymy ten system, prawda? Oczywiście, oczywiście. Więc potem po prostu tylko tak mówisz, że nie tylko, no bo szkoła jest taka, jaka jest. No, no mm -hmm. jak nic w tym kierunku nie robisz, no to będzie dalej taka sama. Tak. <gry> tak. Wspomniałeś swoje czasy szkolne i studenckie. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jaką poradę dałbyś sobie samemu, gdy byłeś w wieku 20 lat? I czy mógłbyś nas umiejscowić w czasie i w przestrzeni? Co robiłeś i e, jaką poradę dałbyś sobie, gdybyś spotkał z siebie samego? No więc przede wszystkim, tą poradę już dawałem wiele razy, to jest to, że jak jest się młodym, jak masz 20 par lat, to warto inwestować w siebie, czyli w samorozwój, bo czasu masz dużo, umiejętności masz jeszcze mało i pieniędzy masz jeszcze mało i pieniądze nie powinny być najważniejsze. I. Ja 20 lat temu, no ja w sensie no 19 lat temu, ja mam teraz 39 lat, więc, więc 19 lat temu miałem 20 lat. I ja wtedy studiowałem i, 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 i pewną część tego realizowałem. To znaczy, rzeczywiście, ja dla mnie najważniejsze było, że robię coś fajnego, że robię coś po godzinach, że się uczę, rozwijam. Nieważne było, czy mam z tego dużo, dużo pieniędzy, czy nie. Natomiast trochę te pieniądze były takim motywatorem, nie? żeby trochę zarobić tak dalej i, i to między innymi, e, e, więc bym sobie powiedział wtedy, żebym tak się żebym się w ogóle pieniędzy nie sugerował, to znaczy, żeby po prostu, e, żeby te pieniądze zostawić na bok, bo jak jesteś młody, nie potrzebujesz dużo rzeczy, możesz pomieszczać u tak. jeżeli jeszcze musisz, więc też nie ma problemu, z głodu nie umrzesz, dach nad głową będziesz miał, więc, więc jakby całą energię bym, 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 bym na rozwijanie rzeczy, bo pamiętam, że zanim odpaliłem Nozbi próbowałem z innymi startupami, więc uczyłem się programowania i tak dalej to było pozytywne. Negatywne było to, że często wybierałem biznes, bo myślałem sobie o tutaj szybko zarobię pieniądze. Mhm. Nie? I, no I potem oczywiście rozwijałem to, yy, jakoś to wyszło, po czym to padła twarz, dlatego że brakowało mi motywacji, no bo pieniądze nie są dobrym motywatorem. Pieniądze są dobrym yy, wynikiem twojej pracy, ale nie są dobrym motywatorem. Czyli to, 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 jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Więc tak jak w Nozbi mnie motywuje, to zrobię. I mnie motywują moi klienci, którzy korzystają z tego i którzy mają ten, i tak jak ty, dzięki Nozbi tak. się organizują i, i, i wiesz, i o tym jeszcze mówią, to to, tak. to jest dla mnie za każdym razem, to mi, to mi, to mi robi dzień. To mi robi. Tak. Wiesz, to, to, tak. to, jest, to jest dla mnie motywacja robienia Nozbi, a to, że zarabiam na, na, na tym pieniądze, jest dodatkiem, jest tym właśnie wynikiem tej pracy, ale, ale nie jest główną motywacją. I dlatego po 11 latach, latach prowadzenia Nozbi, ja po prostu nie widzę, żebym mógł robić coś innego. Nie? I, I widzę, ile jeszcze mamy pomysłów, co jeszcze możemy fajnego zrobić, więc jakby mi się nie, kończą, nie kończy na to energia. Ale pamiętam, że jak byłem młodszy, jednak ta, ta motywacja, żeby zarobić kasę. Była, była mimo wszystko się pojawiała u mnie, nie? I ja uważam, że taki 20-letni Michał powinien wiedzieć po prostu, że y, słuchaj, daj sobie w ogóle, sam, w ogóle spokój. Nie? Mm -hmm, Jakby po prostu, mm -hmm. skup się na tym rzeczywiście, co się rozwija, co się, co, się, co, się, co się cieszy, rozwijaj to, zobacz, jak wyjdzie. Najwyżej nie wyjdzie, nic się nie stanie, ale po prostu y, rozwijaj się, rozwijaj to, co y, lubisz. Bo, bo ja też właśnie na studiach, jeszcze wracając do tematu tych moich koleżanek z tych studiów, to mhm. była kolejna rzecz, że, że mnóstwo osób, które studiowało, studiowało tylko dokładnie to, co miało studiować i nic więcej. Tak, nie? tak. Mhm. A, a jest tyle czasu wolnego i, i ja się uczyłem programowania, po, 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 po. właśnie ja, się nie, ja nie studiowałem informatyki, studiowałem tak. zarządzanie marketing, ale uczyłem się programowania tak. wieczorami, bo mnie to fascynowało i pierwszą tak. wersję Nozbi napisałem sam, nie? Tak. I, i czyli można, nie I czyli może nie informatyk napisać wersję wiesz, aplikacji. Nie? Więc, więc to, jest, to jest coś takiego, czego, czego często studenci nie robią, nie? że po prostu mają tyle czasu i, i, i spokojnie. Jest czas i na imprezowanie, i na ten, tak. i, na, i na rozwijanie właśnie innych rzeczy, innych, innych umiejętności. I, i, I żal mi często, tych, widząc tych studentów, którzy właśnie tego nie robią. Nie? Nie, nie, nie robią więcej niż to, co mają zrobić. To teraz, wracając do Twojej firmy, bo tak, patrząc na nią dzisiaj, czyli po pewnym już czasie prowadzenia jej, bodajże 11 lat. No to widzimy oczywiście pasmo sukcesów, ciągle rozwijająca się firma, zadowoleni ludzie, inni ludzie, którzy używają i mówią o tej aplikacji, ale wiem, że nie zawsze tak było, bo każde, każdy sukces no, ma jakieś tam po drodze, no może nie komplikacje, ale po prostu ciężką pracę. Chciałbym mhm. Cię zapytać teraz, bo zwykle y, wszyscy pytają o sukcesy, jaki jest Twój sukces i tak dalej. Ja chciałem zapytać troszkę inaczej. Czy mógłbyś nam powiedzieć o jakimś swoim. Jak ja to nazywam ulubionym błędzie, który przekuł się na sukces później. Czyli coś, co poszło nie tak, i wiem, że pracujecie w metodach retrospekcji, czyli tam pewnie co tydzień czy co dwa tygodnie robicie sobie przeglądy i retrospekcje. Zrobiliście taką retrospekcję, naprawiliście i potem okazało się, że było jeszcze lepiej. Czyli ulubiony błąd, który poszedł nie tak, ale przekułeś to na sukces. Mógłbyś opowiedzieć jakąś historię? Tak. Y znaczy, to jest mało spektakularne, ale jednak ważne, to było to, że najpierw za bardzo wstrzymywałem się z zatrudnianiem osób w firmie, bo się mhm. bałem zatrudniać, bałem się, że mnie nie będzie stać i tak dalej. Więc długo bardzo ciągnąłem temat sam, a potem tylko z jedną osobą, a potem tylko z dwoma osobami. Mhm. Później zrobiłem błąd, że stwierdziłem, OK, to zatrudniamy dużo osób i zatrudniłem dużo osób naraz, <grym> nie? I to spowodowało z kolei, że nagle się zespół, ale właśnie nie był taki, jaki powinien być. No bo to było trochę na hura. Więc potem znowu musiałem to zeskalować i, i, i zastanowić się, kogo potrzebuję w zespole, kogo nie. I teraz widzę, że, że, to, że, to, że taka huśtawka no, była dużym błędem, no bo to można było zrobić dużo lepiej. Przede wszystkim w obecnym świecie, teraz w ogóle, teraz w ogóle 2018 i później mamy Tylu freelancerów, tyle osób, które robią rzeczy na zasadzie freelansu, że można już teraz zatrudnić naprawdę sporo osób do zespołu, nie zatrudniając nikogo na etat. Czyli tak, można rzeczywiście tak. pracować, posiłkować się osobami, i ja uważam, że to jest po prostu super. I teraz już to naprawdę robimy dużo lepiej, że właśnie teraz na przykład mieliśmy taką sytuację. Wracam do tego tematu naszego kolegi od Androida, że to była osoba, którą zatrudniliśmy na freelansa, żeby nam pomógł z Androidem w kilku mhm. aspektach. Ale tak się nam fajnie pracowało, że w końcu okazało się, że on, on, on poszukuje pracy i, i takiej bardziej na stałe i, i teraz już jest naszym w ogóle pełnoprawnym członkiem zespołu na pełen etat i ma kupę roboty, nie tylko androidowe, ale też inne i się rozwija. Nie? Ale właśnie zaczęło się od tego, że zatrudniliśmy go jako freelance tylko do, żeby do androida. Nie? I i podobnie, więc, więc w tym momencie na przykład jest, jest dużo łatwiej rozwijać firmę i rozwijać projekty, posiłkując się tymi freelancerami. Czyli nie wydajesz dużo pieniędzy, masz kogoś, kto jest ekspertem w swojej dziedzinie i może ci w tym pomóc. I dzięki temu uczysz się podstawowej funkcji, którą powinieneś się zawsze nauczyć, to jest delegacji zadań. I nie myśleć, tak. że wszystko zrobisz najlepiej. Nie? Bo to jest takie znowu kolejne właśnie głupie myślenie, które miałem, jak, jak zaczynałem to wszystko, bo przez to, że... Pierwszą wersję nosbi przez pierwszy rok prowadzenia nosbi prowadziłem wszystko sam. No to byłem tak przyzwyczajony, że jestem sam sobie tam kapitanem okrętem i, i, i żeglarzem, tam, sterem żeglarzem sterem. Żeglarzem, tak tak. Sterem i tak dalej, dokładnie. E no a to było błędne myślenie. nie? I To i, i, inaczej. to było okej okay myślenie, ale to myślenie spowodowało, że rozwój Nozbi został trochę wstrzymany, a potem mm. zrobiony trochę dziwnie. Um, natomiast w tej chwili uważam, że to można było zrobić dużo lepiej i dużo sprawniej. Um, no więc teraz nauczony tymi błędami już teraz zatrudniamy inaczej. Już teraz właśnie korzystamy i z finansów korzystamy i też mamy normalne procesy zatrudnienia w zależności od sytuacji. I teraz już też... Umiem lepiej delegować, chociaż ciągle jakby tego się uczę i uczę się robić to dobrze. Natomiast umiałbym to robić lepiej, gdybym do tego podszedł lepiej. Nie? Gdybym mm -hmm. do tego właśnie podszedł w ten sposób, taki myśląc o, o, o produkcie nozbi i myśląc o tym, o tym co Nozbi ma, ma Jak to ma wyglądać, co ma robić, a nie tylko myśląc o tym, jak ja to wszystko ogarnę. Nie? No, bo, tak. bo znowu tak, tak mówisz, no to ma tyle ile ma. Ja, jak zaczynałem nozbi, nie miałem dzieci, ale no, potem, jak już miałem. To też trochę wymusiło, nie? Jak już masz. miałem tak. córkę, no to już nagle zaczyna myśleć i priorytety ustawiać, nie? Tak, więc. Tak. Jeszcze wtedy miałem tylko żonę, jakby, i nie miałem dziecka, więc a żona też dużo pracowała, więc mogłem. Szaleć i wszystko robić samemu. No ale potem też musiałem się nauczyć delegować, no bo właśnie doba ma tyle, ile ma, i ja chciałbym spędzić czas z moją córeczką. Więc tak. y, to też trochę, to miało też realny wpływ na, na, spo, na mój rozwój i na mój rozwój jako przedsiębiorcy i jako wiesz, jako idea tego projektu. Tak, to tutaj chciałem podkreślić kilka rzeczy, które nasunęły mi się słuchając Ciebie, jak odpowiadałeś na to pytanie. Po pierwsze, to taka lekcja ukryta, którą dałeś dla młodych ludzi, którzy na przykład studiują, czyli to, o czym mówiłeś: bądź pozytywnie zakręcony na, na jakimś punkcie, rób dobre rzeczy, pracuj, pracuj na przykład jako freelancer, a na pewno ktoś się tobą bo zainteresuje i na przykład zaoferuje Ci tak. pracę na etat w dobrej firmie, w fajnej firmie, na przykład oferującej no ofic. Przykład. <śmiewanie> <śmiewanie> to, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, a propos delegacji, to też dzieci trochę uczą tego, prawda? Mhm. Robimy tak, często taki zły przykład rodzicielstwa jest taki, że wszystko robimy za swoje dzieci, albo nie pozwalamy im przysłowiowo rozbić jajka, no bo się pobrudzą, no bo coś tam i tak dalej. Wszystko robimy, bo możemy zrobić szybciej. Natomiast prawda jest taka, że musimy, no jesteśmy odpowiedzialni za ich rozwój, więc one to zrobią dużo wolniej, ale one się uczą. I podobnie jest chyba z delegacją w firmie, prawda? Na samym początku. No, wiadomo, tobie zajmie to 5 minut, da, danej osobie może to zająć nawet godzinę, jeszcze z Twoją pomocą, więc jak gdyby dwie osoby są w to zaangażowane, ale za tydzień, za dwa ona może to zrobić lepiej niż Ty, prawda? Zdecydowanie tak. No i, i bo właśnie, bo znowu, problemem, jaki mamy, szczególnie obecnie w, w, w tej epoce internetu, jest, że wszystko jest szybko. Czyli tak. dostajemy szybkie tak. nagrody, nie dostajemy szybkie, jak przeglądamy social media, to wszystko szybko mamy, szybko instant notification, instant, wiesz, instant gratification, nie, czyli nie i, i czy szybko dostajemy, dostajemy wyniki, efekty, to musi być wszystko na, na teraz, na już i tak dalej. Tak. I to jest problem, bo, bo jednak życie jest długoterminowe. Tak, nie? Tak, tak. <laughs> jednak żyjemy wiele lat. No pomyśl sobie, ja rozwijam no, 11 lat już. Tak, nie? To, jest, tak. to jest kupa czasu. To, to, to wszystko są inwestycje, jakby y, y, trzeba uczyć się myśleć długoterminowo. Nie? I, I na tak. przykład to, że coś zrobisz szybciej niż ta nowa osoba, no to jest jasne. Oczywiście, że tak jest. Tak. Jesteś super, tak. robisz wszystko szybciej. Ale jeżeli tę osobę nauczysz, to wtedy nagle nie musisz tego już nigdy więcej robić, tak, a ta osoba tak. na początku będzie robiła wolniej, ale potem będzie robiła jeszcze szybciej, a może dodać coś własnego i może. Nawet potem zrobi lepiej niż ty. Lepiej, tak. nie? I, tak. i, 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 ale to znowu trzeba na to patrzeć jako w kontekście. OK, teraz poświęcę czas na to, żeby jej to wytłumaczyć, bo to jest to inwestycja w tą osobę, no ale potem nie musisz tego robić w ogóle. Nie? Oczywiście. I, tak. i, 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 I brakuje często ludziom takiego myślenia inwestycyjnego. Ja inwestuję w tą osobę, inwestuję w to, inwestuję w siebie w długim okresie, żeby w kolejnych latach móc robić coś innego, móc robić inaczej, móc robić lepiej. A nie tylko w kolejnych tygodniach czy dniach. Nie? Więc, więc tak. to, to jest, to jest ten problem, tego, tego, tego horyzontu czasowego. Ja już teraz szczególnie, jak już dekada na mnozbi minęła, to tym bardziej musimy myśleć o długim horyzoncie. Nie? Ja mam nadzieję, że skoro wytrzymaliśmy jedna lat na, na rynku tak konkurencyjnym i tak szybko rozwijającym się, no to, dam, to, 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 to damy radę. Wytrzymamy kolejne 10 lat i więcej nie? na tym rynku. Więc, tak. ym, więc wszystko, co teraz robię, to staramy się od razu patrzeć na to w horyzoncie czasowym dłuższym. Nie? I, I nawet dzisiaj miałem taką rozmowę z moimi dyrektorami, bo tam mieliśmy pewien problem i, i go roz, roz, rozwalaliśmy. I, i, I właśnie, żeby go dobrze rozwalić, nakreśliłem wszystkim horyzont czasowy. Mówię, słuchajcie. W najbliższym czasie i w, naj i w kolejnym roku chcemy to i to i to. To teraz zastanówmy się nad tą decyzją w tym kontekście, a nie tylko w kontekście tego, co będzie w przyszłym miesiącu. Nie? I, tak. i, o, o, I to od razu zmieniło ludziom chip, po prostu, po, tak. sposób myślenia. A faktycznie, popatrzmy na to kompleksowo i na długi okres, właśnie okres czasowy. Tak. Jasne. Wiele lekcji dajemy dzisiaj i powoli będziemy już lądować, więc mam dla ciebie jeszcze kilka takich szybkich pytań, na które niekoniecznie spodziewam się szybkiej odpowiedzi, ale zacznijmy właśnie od lekcji. Powiedz mi, czy jest jakaś lekcja, którą nauczył ciebie twój tato? Znaczy mój tata nauczył mnie wiele rzeczy i mój tata ciągle pracuje w Nozbi teraz z kolei, pracuje Aha. teraz jako szef mój finansowy, ale mój tata czego mi nauczył najbardziej, to jest... Um, Majsterkowania i w ogóle takiego, jak to się handywork. Nie handiwork, nie? czyli po prostu uh -huh. obycia z, ze ślubokrętem, z, 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 z wiertarką itd. i tak dalej. I to spowodowało, że, że dzięki temu ja wiele rzeczy mogę naprawić sam, co daje mi osobiście. Dużą satysfakcję, taką osobistą, nie? że w domu. Mhm. I, i, I nie ukrywam, że moja żona też wtedy, wtedy patrzy na mnie z większym podziwem, jak po prostu wiesz, pojawiam się z brytalką, robię dziurę, coś tam poprawiam i ten, i to działa, i to wygląda. Tak, Więc tak. mój tata nauczył mnie wiele rzeczy i, i, i zastrzyknął we mnie w ogóle przedsiębiorczość, bo on sam miał prowadzić też firmę. Ale to jest taka fajna rzecz, taką, którą wyniosłem wzią, z domu od niego. Nie? Że, że, I widzę to po moich kolegach, że to, jest, to nie jest oczywiste. Nie każdy umie sobie radzić ze sprzętami i z narzędziami i robić coś fajnego. Tak, wspomniałeś, że jesteś szczęśliwy, jeżeli robisz sobie takie różne rzeczy. Czym dla ciebie, dla Michała jest szczęście? Znaczy przede wszystkim myślę, że tą, tą wolnością wyboru, że mogę robić, ja to kiedyś opisałem na moim blogu właśnie, że jest pięć rzeczy, które kocham, bo ja kocham to, co robię, kocham jak to robię, czyli w jaki sposób to robię, kocham dla kogo to robię, czyli jakby dla moich klientów, kocham z kim to robię. Nie? czyli z moimi pracownikami mm -hmm. i kocham właśnie, gdzie to robię nie? I, 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 to, i, ta, i ta wolność robienia dokładnie tego i, i, i to nie znaczy, że zawsze jest wesoło i zawsze są właśnie ten jednorożce i, i w ogóle i wszystko jest zawsze super tak. ale, ale, ale to, że mogę robić to, co lubię i, 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 a jednocześnie no, prowadzić życie w sposób, który chcę właśnie, w tym miejscu, gdzie chcę mam tą rodzinę i, i, i to, jakby ten realny wpływ na to jakby kształtuje swoje szczęście nie? Tak, I mogę, tak, mogę, tak. Że, że dla mnie szczęściem jest, że mogę swoje szczęście kształtować Nie? I, to tak, jest, i, tak. to jest, i to jest dla mnie no, to jest to, to. ale, ale to, to, to pięć pytań to w ogóle jest super pomysł jak ktoś ma jakiś, jakiś pomysł na startup, żeby sobie zadać, czy właśnie mhm. wszystkie te pytania jest odpowiedź pozytywna, super to w takim razie czym dla Michała jest sukces bo wydaje się, że twoja firma odniosła sukces prawda, ale każdy inaczej definiuje to słowo <laughs> Tak, dla mnie sukcesem jest też to, oprócz jakichś tam jakby obiektywnych tam wyników, subiektywnie sukcesem jest to, żeby to było po mojemu, żeby to było tak, jak ja chcę. Nie? Bo dajemy sobie, dajemy sobie często wkręcać, nie? że sukces to jest coś takiego, sukces to jest coś takiego. A, a, a dla mnie sukcesem jest to, że ja odniosłem sukces według mnie. Nie? Wierzę, no, albo że odnoszę no. sukces według mnie. Tak. tak, jak ja bym chciał. Na przykład, że ja, na przykład ja bym chciał, żeby moja firma była intencjonalnie w miarę mała. Nie chcę nozbi, która będzie miała tysiąc pracowników, przynajmniej nie teraz, może za 10 lat mi się zmieni zdanie, obecnie, obecnie będę bronił jak niepodległości, tego, tak. że chciałbym mieć małą firmę. Tak. Nie? I małą firmę, która ma duży, jakby w ten, nie? No mamy teraz 500 tysięcy użytkowników, tak. więc, więc tak. zasięg chcemy mieć, mieć jak największy, ale chcemy mieć małą firmę. I to jest dla mnie ten, 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 ten mój sukces. Ale dla innego, innego sukcesem może być to, że mieć firmę na giełdzie, mieć ileś tam set pracowników i tak dalej. Więc, więc hmm. dlatego każdy powinien definiować sukces i cieszyć się z tego sukcesu. A nie tak. mierzyć się z kimś innym, który, który ma inną definicję sukcesu i myśleć, że to tak powinno być. Nie. Każdy ma własną definicję sukcesu. I, i, i dla mnie sukcesem jest to, żeby mieć tą swoją definicję sukcesu i się jej trzymać i, i, i się w niej rozwijać. Dokładnie. Wspomniałeś o tym, żeby właśnie porównywać się z własnym sobą, i to jest jeden z tematów przewodni książki, o której wspomniałem: heroiczne przywództwo. I jeżeli chodzi o książki, to czy jest jakaś książka, którą ty kupujesz ludziom jako prezent? Znaczy, jest książka, którą bardzo polecam. To jest Esencjalista. Essentialist Greg McKeown. To jest książka bardzo fajna. Ona otworzyła mi ostatnio wiele oczu. Przeczytałem ją chyba cztery razy już. Także widać, że, że tam lekcji jest sporo i że to trzeba do tej książki wracać. Miałem okazję z autorem w ogóle porozmawiać kiedyś do, do, do mojego Proactive Magazine. Także miałem okazję nawet się z nim jakby spotkać wirtualnie. Więc, więc fajnie. Bardzo, bardzo fajna książka. Ona właśnie opowiada o tym, że, że żeby skupić się na tym to jest, co jest najważniejsze i, 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 żeby, i żeby to rozwijać, żeby to w sobie rozwijać. Także Essentialism, Greg McKin, bardzo, bardzo polecam. No Super, dopiszę w notatkach. Nie czytałem. Słyszałem ja, to powinieneś. Ale nie, nie czytałem to. Muszę, ją, muszę nadrobić. Już zmierzając całkiem do końca, chciałem Ci podziękować. Wspomniałeś, że rozmawiałeś z autorem książki. Jest to fajne w naszych czasach, że. No ja, jak w jakiś sposób zakochałem się w aplikacji i rozmawiam z jej twórcą, yy, <laughs> więc, yy, jak gdyby też lekcja dla wszystkich, którzy będą słuchać, że no nie bójcie się. Pytać, nie bójcie się, jak gdyby, nie wiem, kontaktować ze swoimi idealami. idolami w cudzysłowie, oczywiście. Mhm. Ale, ale w dzisiejszych czasach po prostu jest tak wszystko już globalne i tak wszystko na wyciągnięcie ręki, że po prostu warto. Warto nie tylko porównywać się z, nie, nie tyle porównać się z innymi, co porównać się z sobą i czerpać od innych. Ja się w jakimś z Tobą zgadzam, że właśnie, że że wbrew pozorom wszyscy są na wyciągnięcie ręki i z każdym możesz porozmawiać albo, albo go posłuchać. Są podcasty, gdzie możesz tak. o osób posłuchać. W ogóle podcasty są takim magicznym dla mnie medium, bo jak kogoś słuchasz, tak nie słuchasz twojego podcastu na przykład, to nagle ja mam wrażenie, że wiesz, że my już tam, no, ostatnio gadaliśmy, no bo słuchałem tak. twojego podcastu, to tak. wiesz, ja już twój głos znam, jak teraz ty, z tą rozmawiam, rozmawiam z tą pierwszy raz w życiu, ale tyłu, już czujesz, jak, tak. jakby się znamy. Tak. Nie? I, tak, to jest, tak. I to jest taka magia tego, tego medium, no i, i, i ja, ja pamiętam, że dla mnie też było takim magicznym momentem, rok po odpaleniu Nozbi, że mogłem osobiście spotkać Davida Allen'a od, 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 oh, od tak. książki Getting Things tak. Done. Tak. I, I znowu to była taka magia, nie? że jakby z, 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 gościu mieszkający wtedy w Warszawie, chłopak, którego nikt nie zna, y, 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 poznał, y, y, wiesz, wielkiego bestsellerowego autora książki z Ameryki, nie? I, tak. i, 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 i mógł z nim pójść y, y, tam coś zjeść razem i porozmawiać, nie? Więc, tak. więc jak najbardziej to jest, to, jest, to jest możliwe i, i, i to jest fajne i, i, i trzeba korzystać z tego, trzeba korzystać z tego, że mamy te możliwości i że możemy się, się łączyć ze sobą, także bardzo dziękuję za zaproszenie i wiesz, chętnie je przyjąłem, więc i, i, i chętnie Ciebie poznałem, zwłaszcza kiedy znam Twój podcast, więc, więc dla mnie to jest, to jest, to jest niesamowite, że, że możemy właśnie tworzyć takie relacje bardzo globalne i to tylko potwierdza, że skoro takie relacje globalne są możliwe, no to tym bardziej taka globalna firma, która pracuje w modelu No Office też jest możliwa. Jeszcze zupełnie na koniec, Michale, powiedz, gdzie ludzie mogą Cię znaleźć w internecie. No najprościej wejdź na moją wizytówkę na nosbi.com, e, łamane przez Michael. E, to to jest, czyli Michael, pisane. to, to, to Tam jest moja wizytówka globalna e, w, w, na stronie Nosby, i tam są linki do mojego podcastu, The Podcast, do, moi, do mojego bloga sliwiński.com, czyli takiego osobistego, i do, w innych miejscach, gdzie, gdzie piszę, do, do nooffice.org, gdzie piszę o nooffice, Także tam wszystko jest. E, nosbi.com na Michael. Tam, tam, tam są wszystkie linki do, do mnie, także tak samo do moich social mediów, do Instagrama, na którym jestem dość aktywny, czy, czy na Twittera. Dzięki wielkie i na zupełnie na koniec jakieś przesłanie do słuchaczy naszego podcastu? <laughs> Fajnie jest być tatą. To <laughs> I, <dokładnie>. i, i, <laughs> I to myślę, że to jest podsumowanie. Fajnie jest być tatą. Ja y, kiedyś kolega się mnie zapytał, y, który nie, nie miał wtedy dzieci, pytał się mnie. Jakie są moje odczucia, kiedy miałem pierwsze dziecko? I ja powiedziałem do niego, że ciekawe jest to, że gdybym nie miał dzieci, myślę, żeby było wszystko ok i miałbym fajne życie i byłoby wszystko w porządku. Ale nie odkryłbym części siebie, której nie wiedziałem, że mam. W którą odkryłem tak. dzięki temu, że tak. mam dzieci. To bardzo dokładnie opisałeś też moje uczucia, gdzie, gdzie dokładnie jest tak, że odkrywamy dużą, dużą część siebie. Szczególnie jeżeli chodzi o dawanie siebie innym i, i część kreatywności, część miłości, yy, gdzie po prostu no nie byłoby tego, gdyby nie było dzieci. Zdecydowanie. Yy, I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dzięki jeszcze raz za rozmowę, Michale. Dzięki, trzymaj się. I to już wszystko, co przygotowałem dla ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka, jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tato na wyspach.co łamane przez podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na wysłach magis na iTunes oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią i dodania recenzji i gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności, kiedy słuchasz tego nagrania, życzę Ci miłego dnia lub miłego wieczoru. Do usłyszenia. Pozdrawiam Cię Magisowo.